to pomysł, inspiracja, wizją Jarosława Minkowicza, czyli reżysera tego spektaklu, podejścia do Chopina i jego twórczości jak gdyby od strony cienia. To znaczy, żeby Chopin nie był tutaj tą figurą, tym pomnikiem, tylko aby jego dzieło, jego twórczość stanowiła kanwę, inspirację do stworzenia po prostu widowiska baletowego. To było naprawdę niesamowite, piękne, wspaniałe, wybitne wyzwanie. Ja się zajmuję jazzem, a jazz to naprawdę nie jest karierka taka jednosezonowa, wypromowana w jakiejś stacji komercyjnej, telewizyjnej czy radiowej. Ja mam nadzieję, że ja za 30 lat również będę mogła coś zaproponować i wydaje mi się, że udział w takich projektach na pewno mnie rozwija i dlatego przyjęłam tę propozycję. Poprosiliśmy dwie różne wokalistki jazzowe, kompletnie różne i właśnie dlatego, że są różne, poprosiliśmy je do jednego projektu, czyli Agę Zarian i Ulę Dudziak. Zaprosiliśmy wspaniałych tancerzy niemal z całego świata, bo i z American Ballet Theatre, z Arizona Ballet, z baletu z Monachium. Powinniśmy z tym projektem wyruszyć w świat i promować naszego wspaniałego Chopina i promować naszą piękną, wspaniałą muzykę.